Słuchajcie, kochani, zbliżamy się do nowiu w Skorpionie. Skorpion, jak wiecie, to jest taki znak bardzo głębokiego przeżywania czegoś, takiego na maksa. I mogę to porównać do takiego nurka, który bardzo głęboko nurkuje, który widzi dzięki temu rzeczy, które normalnie inni nie zauważają, albo w innych sytuacjach, w innych okolicznościach byłoby to niemożliwe to zobaczyć. Więc właśnie to jest taki czas, który możemy wykorzystać do tego, żeby widzieć coś więcej, coś głębiej, żeby czemuś też się mocniej poddać. W ogóle ten nów odbywa się w czwartym domu. Tak patrząc astrologicznie na to, co się dzieje. I czwarty dom to jest dom. To jest miejsce, w którym czujemy się bezpiecznie. I to oznacza i nasze korzenie, i naszych przodków. Więc może będziemy mieć do czynienia z zagłębianiem się w to, może nawet też przez to święto zmarłych. Zagłębianie się i odkrywanie jakichś mechanizmów, które mają wpływ na nasze życie, na nasze kontakty z innymi, na układanie naszych relacji na przykład. Jak to wszystko ma wpływ na nas samych i co możemy zmienić, bo naprzeciwko w ogóle tego czwartego domu jest dom dziesiąty, w którym właśnie jest Uran. A Uran to jest rewolucja, to jest zmiana. I właśnie myślę, że przed nami jest taka dywagacja, jak wyjść z jakiegoś starego schematu, z jakiegoś starego mechanizmu. Co można zmienić, bo te zmiany zależą od nas. Więc może przyglądając się tak wynikliwie temu, co było w naszym życiu, temu, jak układaliśmy się w stosunku do różnych sytuacji z innymi, w relacjach na przykład, co jest powtórzeniem jakiegoś schematu i jak to można zmienić, jak można wyjść poza ten zaklęty krąg na przykład, jakieś niemożności naszych. I właśnie nów nam daje możliwość spojrzenia w to, zauważenia czegoś, jakiejś takiej prawidłowości lub nieprawidłowości i też próby znalezienia rozwiązania, bo ono jest w naszym zasięgu. Trzeba to zauważyć. Właśnie ta głębina, to takie spojrzenie w te korzenie, w tą wodę właśnie, która jest taka bardzo głęboka i też takie przeżywanie wszystkiego tak maksymalnie, tak mocno, tak jak to potrafi robić Skorpion i też taka skorpioniczna transformacja. Tutaj są ogromne możliwości, żeby odkryć to, co nie działa, żeby zauważyć, co można zrobić, żeby funkcjonowało inaczej i zrobić to po prostu. Więc nów określiłabym jako nowe spojrzenie, nowy wgląd, nowy pomysł, nową energię, nową siłę, bo na pewno zauważyliście, że jakby zmieniamy częstotliwość, wibracje, nie wiem, energia się zmienia. Wszyscy to odczuwamy właśnie takimi trudami emocjonalnymi, takimi spadkami i później nagłe wzrosty i znowu spadek i nie umiemy się w tym odnaleźć. Ja myślę, że to jest nam potrzebne, żeby właśnie coś zauważyć, coś tak bardzo mieć namacalnie w swoich przeżyciach, takie właśnie dogłębne, żeby to obejrzeć, zauważyć, dostrzec i zmienić. Więc właśnie takich transformujących spojrzeń, takich dogłębnych nam wszystkim życzę i mam nadzieję, że karty też nam podpowiedzą, co tak mamy zauważyć, co tak mamy zmienić. Jak to budować w nowy sposób, bo nów to jest znowu nowy cykl, coś nowego. Spójrzmy na to jak zwykle, z optymizmem, z taką
konstruktywnością, że to od nas coś zależy i my coś możemy zmienić. Wszystkiego dobrego, kochani. Witajcie, kochani, na czytaniu z kart Tarota na Nów w Skorpionie. Zaczynamy jak zwykle od energii ogólnych. I tutaj spośród moich kart wypadły dwie. Tak bardzo się to synchronizuje z tym, co mówiłam we wstępie, bo jedna karta opowiada o uwalnianiu czegoś, co w nas jest trudne, co w nas jest właśnie takim może schematem jakimś z przeszłości, co dźwigamy obciążeni jakąś traumą z przeszłości albo czymś, co dali nam w darze przodkowie, ucząc nas, jak należy żyć, czego nie należy robić, co powinno się i tak dalej. I my nie umiemy się nieraz czemuś przeciwstawić, powielamy jakiś schemat. I właśnie to jest czas, żeby sobie tak dogłębnie w to spojrzeć. Właśnie może w te nasze korzenie, w tych naszych przodków, co oni nam dali jako obciążenie, co dali nam też w darze. Zweryfikujmy to, jak to się pokazuje nam w naszym życiu, jakimi mechanizmami się posługujemy, co właśnie działa anachronicznie, co już nie pasuje do tego, co my byśmy chcieli mieć w życiu. Jak to się właśnie przekłada na relacje, bo tutaj często powielamy schemat rodziców, dziadków, tak, w reagowaniu na coś. Spójrzmy pod kątem właśnie takich systemów, którym się poddajemy, żeby właśnie móc zauważyć jakąś prawidłowość i spróbować teraz coś zmienić, bo teraz jest czas na zmiany. Wszyscy to wiemy, wszyscy to czujemy. I zmiany w jakim kierunku pójdą? Pójdą w bardzo dobrym, właśnie w takim zabezpieczaniu tego, co jest dla nas ważne. I o tym mówi następna karta. Karta takiego ślimaka, który ma dom ze sobą. Czyli takie jest przesłanie tej karty, że im bardziej my będziemy zbudowani i będziemy tacy silniejsi w sobie, tym lepsze będziemy tworzyć relacje ze światem. Będziemy umieli budować właśnie to ciepło, ten dom taki w relacjach. Taki dom, w którym będzie właśnie miło, bezpiecznie, w którym tak będziemy się czuli i inni będą się czuć, będąc z nami. Więc właśnie, żeby poczuć to bezpieczeństwo w sobie, pozwólmy sobie, może teraz spójrzmy na obie karty naraz, pozwólmy sobie pouwalniać z nas te jakieś takie trudne rzeczy, trudne myślenie. Wyczyśćmy siebie do końca z jakichś takich zaszłości, zaległości, które nam utrudniają życie, które powodują, że my jesteśmy przykurczeni do tego życia. Że my nie jesteśmy właśnie tacy otwarci i wyprostowani, bo tutaj na tej karcie widzimy właśnie w tym uwalnianiu takie dwie kobiety. Jedna jest właśnie pełna takiego bólu i skurczenia, bo trzyma w sobie coś, co jest niepotrzebne, które to, co można uwolnić, oddać to światu. I druga kobieta, która właśnie jest wyprostowana, która potrafi to uwolnić, która potrafi dać przepływ tym wszystkim i trudnym emocjom, bo przecież jesteśmy magazynem różnych trudnych rzeczy, typu gniew, złość, zazdrość. To są bardzo emocje o niskich wibracjach, ale one są, nie ma co im zaprzeczać, że je mamy. I właśnie tak zdając sobie z tego sprawę wszystkiego, że to jest i przypomniawszy sobie wszystkie sytuacje, które to powodują, to prowokują, to uruchamiają w nas, może łatwiej będzie nam zaakceptować takich siebie, no takich bezwolnych czasami wobec różnych trudnych rzeczy, które się nam zdarzają. I łatwiej będzie nam też to zrozumieć i łatwiej nam to będzie wypuścić, dać temu przepływ,
żeby w to miejsce właśnie weszło wybaczenie, zrozumienie, a potem wdzięczność, że cieszymy się z tego, co mamy. I zobaczcie te takie wibracje, takie niskie, te właśnie emocje ciężkie uwalniamy i wtedy dajemy możliwość na te wibracje takie fajne, na takie po prostu wysokie. I jesteśmy wobec życia wtedy wyprostowani, jesteśmy otwarci na nowe rzeczy i ten nów właśnie niesie dużo możliwości zauważenia tego nowego, zabezpieczania tego, co kochamy, tego, co chcielibyśmy w naszym życiu mieć, zabezpieczania pod kątem układania się w nowych strukturach, budowania nowych struktur. Myślę, że karty dla poszczególnych znaków zodiaku, które zaraz wyjmę, pokażą właśnie, od czego powinniśmy się uwalniać, co powinniśmy zauważać w tej naszej przyszłości lub w tych naszych systemach, które są już anachroniczne i co powinniśmy porzucać i na co się pootwierać, czemu dać teraz przyzwolenie, żeby weszło w nasze życie. Mam nadzieję, że to czytanie nam pomoże, żeby poradzić sobie z tymi różnymi trudnymi energiami, które teraz na pewno wszyscy odczuwamy i właśnie tak nie radzimy sobie z nimi, ale wiedzmy, że to jest czas wielkich przemian w nas, wokół nas i właśnie dostosowujemy się tym porzucaniem tego, co jeszcze właśnie w nas pozostało, tego starego, tego trudnego, nieuwolnionego. Otwieramy się na nowe i właśnie zaczynamy inaczej trochę patrzeć na to, co w nas było, na to, co będzie. I wibrujemy też inaczej. Poddajmy się temu i w takim razie do usłyszenia przy kartach. I zaczynamy oczywiście od Skorpiona. Witajcie, drogie Skorpiony, na czytaniu na nów w Waszym znaku. W pozycji, która ma znamionować to, co odpuszczamy, to, co chcemy, żeby odeszło, albo co powinniśmy zauważyć, że jest w nas takie schematyczne i nie pozwala nam właśnie na zmianę. Macie kartę Asa Mieczy i Pustelnika. Natomiast to, na co się otworzyć, to jest właśnie zmiana. To jest Wasza karta, bo karta śmierci. I patrząc właśnie może najpierw na karty, co można odpuścić, co jest takim schematem, jakimś starym w Waszym działaniu, to jest fakt, że być może rozpoczynacie albo rozpoczęłyście wiele rzeczy, które nie są dokończone. Bo tutaj ten As Mieczy oznacza właśnie jakiś taki nowy pomysł, jakiś zapał do czegoś, jakaś myśl, która nie miała później kontynuacji albo żeście zaprzestali czegoś. Być może często szliście samotnie w czymś, byliście samotni w jakimś rozwiązywaniu problemu. I może nie czuliście się na siłach, może nie wierzyliście w siebie, może zaprzestawaliście jakiegoś doświadczania, bo czuliście się zbyt słabi. Myślę, że to są jakieś niedokończone sytuacje i to jest jakiś program takich nieskończonych, zaczętych rzeczy. Pomyślcie w taki sposób, co jest właśnie takim mechanizmem, że nie pozwala Wam czegoś dopiąć, właśnie czegoś zakończyć. Może macie jakieś nierozwiązane konflikty, nieuregulowane jakieś stare sprawy. Może to jest czas właśnie, żeby dać
temu przyzwoleni, żeby coś odeszło, żeby coś dokończyć, albo sporządźcie sobie listę spraw, które nie są właśnie takie zakończone, albo spójrzcie na swoje życie z tej perspektywy, ile razy w coś wchodziliście z jakimś tam zapałem, a potem to odpuszczaliście. I jaki był powód tego odpuszczenia? Czy to było zniechęcenie? Czy to było na zasadzie sprawdzania się w czymś? Albo czy to może wychodziliście z tego założenia, że no, to jest zbyt trudne dla Was i dlatego nie kontynuowaliście tematu? Czy po prostu traciliście czymś zainteresowanie? Myślę, że zrozumienie tego mechanizmu pomoże Wam w uwolnieniu się od właśnie takiego rozpoczynania czegoś i niekończenia, że to jest doświadczenie, które właśnie teraz się może pokazać, żeby jakby w sobie to zaakceptować, że tak jest, żeby to porównać z różnymi właśnie swoimi tam doświadczeniami, żeby się w tym odnaleźć, nawet w tych bolesnych doświadczeniach, tak? Żeby spróbować to teraz przetransformować w taką wiedzę o sobie, która pozwoli Wam wejść na nowo w coś, ale właśnie z takim już skutkiem, że być może przez te wszystkie poprzednie doświadczenia będziecie bardziej widzieć, czego pragniecie tak naprawdę. Może właśnie to po to były te takie niedokończone sprawy, które są rozpoczęte, nie wiem, typu na przykład, nie wiem, ileś razy podejmowana praca, tak? I zawsze to jest nie to. Albo ileś razy zmieniane miejsce zamieszkania, albo kierunek studiów. Chodzi o, być może podejmowany temat tutaj może być też relacji, w kontekście relacji to może być jakaś sytuacja, w której widzicie jakąś albo niedoskonałość u innej osoby, albo swoją i dlatego stwierdzacie, że to nie jest dobre, nie jest dla Was. I być może właśnie zobaczycie jakąś prawidłowość i odnajdziecie się w tym, znajdziecie sposób na to, żeby właśnie albo coś dokończyć, albo podejść do spraw teraz z tą mądrością i wiedzą i bardziej zauważyć w tym wszystkim siebie, bo też tutaj po stronie właśnie tego, na co się otworzyć, otworzyć się na siebie, na tą zmianę, którą teraz możecie w ogóle przeprowadzić w sobie, bo to jest dobry czas, taki właśnie wasz, taki sprzyjający słońcem, teraz i księżycem, a więc i w działaniach, i w uczuciach macie teraz siłę i moc, żeby przeforsować coś. I macie też dobrą okazję, żeby wprowadzić, może teraz spójrzmy na wszystkie karty razem, jakąś zmianę, jakiś nowy pomysł w swoje życie. Jeżeli macie ochotę, nie wiem, z czegoś zrezygnować, to jest jakieś postanowienie, to właśnie teraz będzie łatwiej. Jeżeli macie ochotę właśnie coś rozpocząć i to też będzie postanowienie, żeby w ramach tego, że z czegoś rezygnowałyście, ale coś nowego podejmujecie, to też teraz jest czas Was mocno wspierający. Jeśli chodzi zaś o taką prognozę na najbliższy czas, to przygotujcie się, że to będzie mocny i silny moment w Waszym życiu, że jakieś właśnie takie postanowienie, decyzja, jakaś prawda, która może do Was przyjść, pomoże Wam może doświadczyć czegoś tak dogłębnie, mocno, ale to Was umocni, to Wam wskaże jakieś takie światło,
To Was też umocni tak od środka, od wewnątrz, że jesteście w stanie czemuś podołać, że właśnie teraz, jak coś poweźmiecie w formie postanowienia, to może właśnie dokończycie. To będzie coś, co od początku do końca przeprowadzicie. I to właśnie może być ta zmiana, której dokonacie w sobie, że będziecie się czegoś mogli trzymać. To znaczy poczujecie tą siłę od wewnątrz, że teraz będziecie w stanie. Myślę też, że to jest nowa sytuacja u Was. Myślę, że zaczynacie ufać sobie bardziej w tym, co robicie, w tym, co myślicie, w tym, w czym jesteście dobrzy. I to też jest taki rodzaj transformacji, bo ufacie swojej mądrości, bo ufacie temu, że Wszechświat Wam sprzyja. To jest też taka reforma od środka, która pokazuje Wam nowe możliwości w związku z tym. Tutaj zaczyna się coś nowego. Miecie zgruzować też coś, co było niepotrzebne, coś, co właśnie było tak zaczęte, ale okazało się niewypałem i teraz umiecie sobie to odpuścić, żeby wejść w nową sytuację, którą już teraz rozpoznajecie jako tę, niezależnie oczywiście od dziedziny życia, czy to właśnie dotyczy Waszej pracy, nowego pomysłu na nią, czy to dotyczy Waszego rozwoju osobistego, jakiegoś planu na siebie, czy to dotyczy być może nawiązywania relacji. Bo ja tutaj widzę właśnie koniec z taką samotnością, z takim pójściem samemu w jakąś ścieżkę. Być może właśnie to jest moment, w którym postanawiacie otworzyć się na innych. Myślę, że bardzo ważny czas, transformujący bardzo i zauważenie, że dużo zależy od Was, właśnie od tej zmiany wewnętrznej. Coś zmieniacie w sobie i od razu zmienia się obraz Waszego świata, zmienia się odbiór świata i sposób Waszego działania. Życzę Wam wszystkiego dobrego, nowych postanowień i takiego wytrwania w nich. Do usłyszenia, kochani. Witam Was, drogie strzelce, na czytaniu na nów w Skorpionie. Tutaj są dla Was dwie karty z tarota. Karta śmierci, transformacji i cesarza. I jak gdyby one dwie razem mówią takie nie i tak. To znaczy, czemuś nie, co już jest przestarzałe, czyli właśnie odpuszczenie czegoś, zostawienie czegoś i tak konstruowaniu czegoś od nowa. Jakieś postanowienia, jakieś decyzje. Takie ustawienie się do życia na tak, z optymizmem, z walką, z budowaniem, z stwarzaniem czegoś, z samodzielnością, z decyzyjnością. I może teraz właśnie zacznijmy od tego, co macie zostawić, co macie z siebie pouwalniać. Taką chęć może właśnie głębokiego wpatrywania się w coś. Jakieś takie destruktywne patrzenie na przemijanie. Myślę, że jesteście już gotowi, że już przetransformowałyście to, co macie możliwość przetransformować, że jesteście gotowe, żeby w coś wejść, żeby jak gdyby te zmiany już zakończyć, żeby już dłużej nie tkwić w takim rozkroku pomiędzy przeszłością a tym, co ma się wydarzyć. Myślę, że już dokonałyście jakichś głębokich wejrzeń w siebie, że to właśnie to już teraz czas zakończyć. Teraz to
co już w Waszym życiu Was zmieniło, te drzwi należy zamknąć z takim postanowieniem, że to jest przeszłość, że to już się wydarzyło, że to miało sens i teraz jesteście gotowi. Myślę, że właśnie takie odchodzenie tą transformacją, takim przyzwoleniem na to, że już ta zmiana się dokonała, że już jesteście gotowi na coś nowego, to odpływa od Was właśnie przeszłość. W jakiś sposób ta przeszłość była bardzo zmieniająca Was od środka i teraz jest gotowość na to, żeby iść dalej. I właśnie to jest takie głębokie nie, które mówi dość tym sytuacjom, które są już właśnie nie dla Was. I teraz to tak, to jest konstruowanie nowej rzeczywistości. Więc myślę, że tu będziecie kończyć różne sytuacje, które są dla Was niepomyślne, które nie pomagają Wam, które coś spowodowały, zburzyły i teraz jest czas, żeby to wyzerować i pójść do przodu. I właśnie o takim pójściu do przodu mówi ten cesarz, który jest konstruktorem, który buduje, który walczy o coś, który podejmuje decyzje, który jest bardzo samodzielny. Być może właśnie to jest czas na budowanie własnej tożsamości, samodzielności, na własną pracę, na swój własny zakątek do życia. No, w każdej dziedzinie oczywiście to się może u każdego z Was inaczej manifestować. Może właśnie przejmujecie kontrolę nad czymś ważnym w Waszym życiu, nad sobą samym, samą. Być może budujecie własne stanowisko pracy, podejmujecie decyzję o wejściu w jakąś relację. No coś konstruujecie w swoim życiu, co ma podstawę, żeby było trwałe. I Wy nadajecie temu sens, Wy nadajecie temu trwałość. Wy jak gdyby przejmujecie kontrolę nad całością tego przedsięwzięcia. Wy za to też przejmujecie jakby odpowiedzialność, cieszycie się tym, bo to jest takie tworzenie z taką dużą siłą energii Marsa. I to, co bardzo widzę w tej karcie, to jest takie duże zdecydowanie. To jest takie podejmowanie być może jakiejś ważnej Waszej decyzji w życiu, na którą teraz jesteście gotowi. Bo już pozamykałyście pewne sprawy, są właśnie te drzwi zamknięte i otwierają się dla Was nowe możliwości i Wy chwytacie te nowe możliwości. I oczywiście myślę, że to jest bardzo dobry czas na podejmowanie nowych działań, w jakiejkolwiek to nie będzie dziedzinie. Podejmowanie nowych wyzwań. Tutaj ten rosnący księżyc odnowił do pełni, będzie Was w tym wspierał. Pełnia będzie w byku, więc myślę, że tutaj wszystkie sytuacje, które dotyczą Waszych finansów, materii, materializowania czegoś konkretnego, tutaj te postanowienia teraz mogą nabrać mocy, takiej trwałości, bo Księżyc Was wspiera. Wykorzystajcie wszystkie siły, które w sobie macie i moce, żeby to, co teraz postanowicie, żeby Wam udało się wprowadzić w życie. Patrząc na obie karty jeszcze raz razem, widzę, że właśnie ta cała sytuacja, która była, którą umieliście uciąć, bo tutaj ta kosa jest taka bardzo widoczna, to teraz zaprocentuje właśnie rodzeniem się czegoś nowego w taki pozytywny sposób, bo już wiecie, czego unikać, na czym nie budować, w jaki sposób czegoś nie robić.
I też wiecie, jaką macie moc, bo potrafiliście z czymś sobie poradzić, właśnie jakąś sytuację zakończyć. I teraz wchodzicie w nowe z taką dużą świadomością tego, co chcecie zrobić. Więc cokolwiek to nie jest, to są bardzo silne karty w ogóle, silne energie o dużej mocy działania, nie tylko jeśli chodzi o Wasze możliwości, ale też to jest długi czas działania tych energii, czyli wchodzicie w czas takiej dużej stabilizacji finansowej być może, materialnej, budowania czegoś konkretnego, budowania siebie, budowania relacji, czas konstruktywnych działań, znalezienia rozwiązań, czas panowania nad swoim życiem, układania tego życia według zasad, reguł, które Wam odpowiadają. Myślę, że to jest czas też dużej samodzielności dla strzelców. I tego Wam bardzo serdecznie życzę i do usłyszenia. Witajcie, drogie koziorożce, na czytaniu na nów w Skorpionie. I tutaj dla Was są takie dwie energie. 7 denarów, energia tutaj nazwana niepowodzeniem, kojarzy się z czasem, z Saturnem i z materią. I myślę, że tutaj to jest takie porzucenie blokowania się na coś, na jakiś lęk przed zakończeniem czegoś. Zwłaszcza, że druga karta to jest Wszechświat. To jest właśnie ostatnia karta w tarocie, Wielkie Arkana, która mówi o zamykaniu, o kończeniu czegoś i otwarciu się na coś nowego. Więc myślę, że najpierw może zajmiemy się kartą tego 7 denarów, tego czasu, bo to jest karta czasu, czekania na coś, cierpliwego czekania na coś. Ale to jest takie otwarte czekanie, które tutaj wizerunkiem tej karty sugeruje, że czegoś się boimy. To jest jakiś lęk, oczekiwanie jakiegoś najgorszego. I myślę, że to jest jakaś troska, czy coś uda się zakończyć. I jeżeli mówimy tutaj w kategoriach, co powinniśmy właśnie oddalić od siebie, co powinniśmy zakończyć, żeby otworzyć się na nowe, to zakończmy, drogie koziorożce, taką z jednej strony troskę o to, czy coś nam się uda, a z drugiej strony taką cierpliwość, takie oczekiwanie na coś. Bo też jak na coś bardzo czekamy i obciążamy tą energię, która ma do nas przypłynąć, właśnie takim wypatrywaniem, wyczekiwaniem, jeszcze blokujemy to właśnie tym poczuciem lęku, że to przyjdzie nie tak, jak byśmy chcieli, albo nie w tym czasie, co byśmy chcieli, albo wysyłamy wszechświat mnóstwo scenariuszy, jakichś tam niepowodzeń, to ta obfitość, która ma ochotę do nas przyjść, jest taka właśnie przyblokowana naszym nastawieniem. Więc teraz myślę, że spróbujcie odpuścić to wyczekiwanie, spróbujcie podejść bardzo racjonalnie do tego problemu, spojrzeć na to w taki sposób denarowy, czyli taki uziemiony właśnie, tak jak Wy potraficie to robić, ale bez poczucia lęku. Właśnie dajcie temu czas, który się temu należy, ale odwróćcie od tego uwagę i skupcie się na innych zadaniach. Tutaj też to oznacza ta karta, że właśnie chyba koniec jest też takiego czekania na coś, co może się wcale nie wydarzyć. Bo może poświęcałyście czemuś bardzo dużo energii, włożyłyście w coś, w jakieś przedsięwzięcie, być może właśnie konkretne przedsięwzięcie materialne, włożyłyście dużo pieniędzy i czekacie, żeby z tego coś urosło.
może, żeby to uruchomiło się, ten przepływ właśnie finansowy, puśćcie to w inną stronę, nadajcie temu inny charakter, coś zmieńcie, albo po prostu odpuśćcie to, zakończcie tą sytuację, bo jak gdyby ciągnięcie tego buduje cały czas ten sam ciężar tego czekania, wyczekiwania, aż coś przyjdzie. I myślę, że teraz właśnie jest dobry czas na to, żeby kończyć pewne zaczęte sprawy, żeby jak gdyby ucinać coś, co może być niepowodzeniem, pogodzić się z jakimś tam niepowodzeniem, zaakceptować, że coś nie przyniosło rezultatu. Jak gdyby w ten sposób otwieracie się na nową możliwość, nie trzymacie się kurczowo czegoś starego, tylko właśnie macie możliwość, żeby przypłynęło do Was coś z innej strony, bo ta energia, w którą w coś włożyliście, zainwestowaliście, ona nie ginie, ona jest, tylko że właśnie może innymi drzwiami, zupełnie z innego kierunku do Was przyjdzie coś, czego się nie spodziewacie. Tutaj właśnie karta tego świata mówi o z jednej strony kończeniu czegoś i otwarcia się na coś. To jest karta właśnie dużej przestrzeni, którą widać, jak się wejdzie na jakiś szczyt, to wtedy właśnie aż nas onieśmiela ta perspektywa, że wszystko widać, że zdobyliśmy taką górę i teraz mamy przed sobą tyle możliwości. I właśnie to jest takie miejsce, w którym będziecie mogli się odnaleźć, widząc te nowe możliwości. Tutaj dla wielu z Was jest możliwe w ogóle rzeczywiście takie w ogóle podróżowanie jakieś, zmiana przestrzeni, zmiana punktu widzenia, zauważenie czegoś inaczej, dostrzeżenie nowych możliwości, zaczęcie nowych rzeczy. Dzięki temu, że zakończycie coś, co było takie trudne, wydawało się właśnie, że nieosiągalne i w gruncie rzeczy przyniesie Wam większy efekt, lepszy efekt to, że, bo teraz patrzę właśnie na dwie karty naraz, że to będziecie umiały zamknąć albo ten środek ciężkości przenieść w inny punkt, w inne miejsce i to jak gdyby się poruszy, ta energia przypłynie. Stanie się coś, wreszcie jak gdyby taka zmiana nastąpi, że coś się ruszy. Coś się zakończy, żeby mogło zacząć się coś nowego. I to oczywiście dotyczy wielu dziedzin, tak? Może właśnie będziecie, tutaj czuję materię, kończyć jakiś projekt, który wlókł się. Coś właśnie tak się bardzo dłużyło Wam. I teraz odpuszczacie temat i nagle znajduje się jakieś rozwiązanie albo na to właśnie, albo przychodzi zupełnie coś nowego, co właśnie angażuje Waszą uwagę i rozpoczyna się nowa przygoda, nowe spojrzenie, nowe rozwiązania. Jeśli chodzi o jakieś sprawy uczuciowe, to myślę też, że takie właśnie oddanie czemuś wolności, takie niefokusowanie się dalej w tym kierunku, tylko odprężenie, odpuszczenie daje możliwość właśnie zdobycia tego, co ładowaliście energię, zakończenia czegoś, wejścia na nowy etap. Myślę, że ze wszechmiar tutaj energie podpowiadają, żeby kończyć ze schematem nieskończonych spraw. Jeżeli coś jest nieskończone, można to dokończyć, to dokończcie. Jeżeli coś nie rokuje szans, żeby dalej w to wkładać energię, to po prostu to odpuśćcie. To też jest jakiś rodzaj zakończenia.
I myślę, że to jest czas, w którym możecie właśnie dopinać różne rzeczy, żeby móc wkraczać w nowe obszary, żeby móc się otwierać na nowe. I chyba to wszystko, drogie koziorożce. Życzę Wam oczywiście dobrego nowiu, dobrych postanowień i dobrych zakończeń. Witajcie, drogie wodniki, na czytaniu na nów w Skorpionie, który dla Was niesie na dużą obietnicę jakiejś równowagi i sprawiedliwości. Po takim okresie, w którym no, trudno Wam było utrzymać zmianę albo ta świadomość zmiany, poddanie się temu procesowi zmian nie było wcale takie proste. Myślę, że tutaj w ogóle macie właśnie dwie karty. Obie mówią o, w jakiś sposób, o równowadze. Jedna to jest karta zmiany dwóch denarów. To jest w ogóle karta Jowisza, Jowisza w koziorożcu. I to jest taka równowaga tutaj pokazana, zresztą przepięknie, jako równowaga pomiędzy yin i yang. Taka równowaga też w tej nieskończoności, która też tutaj jest widoczna. To jest budowanie takiego powiązania siebie z tym, co jest naokoło nas, w takiej harmonii. To jest poszukiwanie tej harmonii. I myślę, że to, jak gdyby to poszukiwanie, ta zmiana, ta chęć zyskania równowagi w sobie jest już czymś, co możecie uzyskać, bo przychodzi do Was coś sprawiedliwego z zewnątrz, jakieś rozwiązania, w które już nie wierzyliście, że są możliwe. To jest wiara w sprawiedliwość, zostanie jak gdyby nagrodzona. Taka nadzieja, którą miałyście i próbowałyście właśnie temu procesowi wewnętrznemu, temu nadać taki charakter, że ufacie, że wiecie, że jedyną stałą rzeczą we wszechświecie jest zmiana. Poddawałyście się temu, ale gdzieś to było takie od wewnątrz Was, próba ułożenia się do tego, co jest naokoło Was. A teraz zobaczycie, że to po prostu do Was przyjdzie. Ta ufność, ta wiara w los, ta wiara w sprawiedliwość, jak gdyby ten cykl w sobie domknęłyście i teraz to tak naocznie przychodzi do Was z zewnątrz. Bo tutaj z zewnątrz przychodzi sprawiedliwość właśnie, taka odgórna, taka karmiczna. W coś wkładaliście bardzo dużo zaangażowania, nadawaliście czemuś taki charakter, próbowaliście od dawna, staraliście się o coś. I to oczywiście w zależności od tego, jak u Was w życiu jest, w czym próbowaliście takiej stabilności, takiej równowagi, czy właśnie w materii, czy staraliście się uzyskać jakąś stałość w tej materii, czyli stałą pracę, podpisać jakąś umowę i to Wam nie wychodziło, albo kilka rzeczy trzymaliście właśnie tak materialnie w uchwycie jedną ręką, żeby nie spaść z czegoś. Taką właśnie próbowaliście mieć równowagę w tym i to wymagało od Was dużo wysiłku, a teraz przychodzi czas, kiedy ta równowaga po prostu będzie. Przychodzi taka sprawiedliwość od losu, od wszechświata. To, o co tak zabiegaliście, teraz będzie po prostu Wam dane. Tak odczuwam to, jeśli chodzi na przykład właśnie o pracę, o materię, to teraz zacznie do Was ona tak w naturalny sposób przychodzić. Już nie trzeba będzie tak bardzo o to zabiegać i walczyć. Jeżeli ten brak takiej równowagi albo taka chwiejność w utrzymaniu tej równowagi była w Waszych relacjach, to teraz
zaczyna przez to wasze zaangażowanie być może w tą zmianę, teraz zaczyna być to takie bardziej naturalne, że być może partner, partnerka zauważyli te wasze zabiegi i poczuli też, że była właśnie ta nierównowaga, brak harmonii i teraz oni też zaczynają w to wkładać swoje zaangażowanie. Być może to być w relacjach nie tylko z partnerem, w takiej w ogóle harmonii z wszechświatem zaczniecie zauważać, będąc właśnie w takiej równowadze ze sobą, że to po prostu przychodzi też z zewnątrz. Wszelkie sprawiedliwe rozwiązania, prawne być może, wszelkie właśnie jakieś zabiegi wasze o kredyty, o jakieś urzędowe decyzje, myślę, że teraz będą na waszą korzyść, że to, na co czekaliście, to co było takie trudne dotąd, to teraz zacznie przychodzić i będziecie to po prostu mieć. To jest taka właśnie karma. Włożyliście w coś dużo dobrej energii, to ta energia teraz do was przyjdzie. Oczywiście może to was zaskoczyć, że pukaliście do, nie wiem, niebieskich drzwi, a sprawiedliwość przyjdzie czerwonymi, tak? Więc bądźcie tak otwarci na różne rozwiązania, ale na pewno przychodzi do was sprawiedliwie to, co włożyliście w coś. Jeżeli mówię, wkładaliście bardzo dużo energii i zaangażowania w pracę, materię, finanse, to teraz przyjdzie do was właśnie takie ułożenie, taki spokój. Jeżeli mieliście deficyt czegoś, nie wiem, w związku, to teraz będzie zharmonizowanie. Jeżeli zabiegaliście o coś w jakichś urzędach, zabiegaliście może o sprawiedliwość w sądzie, to ta sprawiedliwość po prostu przyjdzie i będzie pomyślna dla was, właśnie będzie sprawiedliwa. Sprawiedliwie nieraz oznacza inaczej niż myśleliście, ale tak obiektywnie to będzie dobre dla was. To będą pomyślne rozwiązania, które w jakiś sposób przyniosą wam ubogacenie waszego życia, takie uspokojenie, taką stabilizację i bezpieczeństwo. I tego oczywiście wam bardzo życzę, drogie wodniki. Cokolwiek to nie oznacza w jakiejkolwiek dziedzinie, myślę, że to będzie dobre i sprawiedliwe właśnie. Witajcie, drogie ryby, na czytaniu na nów w Skorpionie. I tutaj dla was są energie po stronie tego, co powinnyście właśnie odpuszczać, co wypuszczać z siebie, co kończyć, na co pozwolić sobie, żeby odeszło. Tutaj macie energię sześciu buław razem z dziesięcioma mieczami. I myślę, że to jest energia właśnie oddania przeszłości, takiego sposobu myślenia, który nas czymś ogranicza, ogranicza nasz ogień wewnętrzny, czyli taką spontaniczność, możliwość przezwyciężenia czegoś właśnie w myśleniu, bo miecze to jest nasz mental i myślę, że takie niszczenie siebie od wewnątrz, blokowanie siebie na coś, co jest możliwe, co jest do uchwycenia. I to jest właśnie takie przezwyciężanie tego sposobu myślenia, oddalanie go od siebie i otwieranie się, zobaczcie, na miłość, bo jest już też karta dwóch kielichów, która mówi o możliwym połączeniu, takim uczuciowym, takim otworzeniu się na drugiego człowieka, na relacje z drugim człowiekiem, na bycie nie tylko w takiej samodzielności, takim myśleniu o sobie w sposób pojedynczy, ale właśnie możliwości dzielenia, współdzielenia różnych rzeczy, różnych trudności nawet, przezwyciężania ich, ale wspólnie, w takim nastawieniu się na byciu razem.
Może zacznijmy od tego, co właśnie trzeba przezwyciężyć, co w sobie ugasić, czemu pozwolić odejść. I myślę, że tutaj właśnie te obie karty, to przezwyciężanie ogniem tego, co jest w naszej głowie. Bo karta sześciu buław oznacza właśnie taki przełom, taki finał czegoś, takie wejście w chwale, rozumieniu tego, że coś udało się. I myślę, że tutaj właśnie to jest przezwyciężanie takiego starego sposobu myślenia, które nas ogranicza, które nas niszczy od wewnątrz. To jest takie, myślę, pokonywanie jakichś swoich iluzji, jakichś strachów przed utratą może kontroli nad czymś. To jest wręcz takie tutaj zblokowanie, takie zmrożenie, pomimo że ta karta jest pełna jak gdyby ognia, to ja tutaj czuję takie właśnie zmrożenie jakimś lękiem przed utratą czegoś. Tutaj jest zagubienie, tutaj jest wręcz cierpienie, tu jest obawa przed cierpieniem być może. I myślę, że jest możliwe porzucenie tego właśnie starego schematu myślenia, takie całkowite otworzenie się na siebie, na swoją własną spontaniczność, na zaufanie tym własnym możliwościom. Bo jest karta tych sześciu buław, taki jowisz, taki pełen optymizm, takie ekspansywne działanie, takie pozwolenie sobie na coś, bo to jest też karta lwa, więc zauważenie siebie w tym wszystkim, zaufanie sobie. A myślę, że to wszystko idzie w stronę właśnie zauważenia swojego potencjału, do tego, żeby współuczestniczyć, żeby być z kimś razem, że to jest porzucenie jak gdyby takiego bycia w samodzielności, która nas unieszczęśliwia, która nas blokuje. Więc drogie ryby, myślę, że to jest czas zaufania wszechświatowi, takiego dogłębnego, że możemy robić coś z kimś razem. Taka podwójność, bo tutaj te dwa kielichy, może teraz spójrzmy na te dwa kielichy, na co mamy się otworzyć, co jest przed nami. Właśnie takie porozumienie z kimś, taka równowaga, takie partnerstwo, takie dawanie sobie nawzajem, takie współuczestniczenie, współbycie z kimś, takie poddanie się uczuciom. I myślę właśnie, że tutaj jest, teraz może spójrzmy na wszystkie karty razem, wychodzenie ze schematów, z takich pozostałości jakichś w nas, z przeszłego myślenia, przezwyciężanie tego własną mocą, własnym działaniem, rozmową ze sobą, bo w ogóle tutaj te 10 mieczy to jest karta słońca w bliźniętach, więc rozświetlenie taką energią prawdy czegoś, czegoś, co mamy w sobie, co nosimy, takie nieszczęście, które nosimy w sobie, taką niewiarę być może w szczęście. Zaufajmy tak do końca sobie. Dajmy temu ogniu, który w nas płonie, spontaniczne ujście. Nie bójmy się spontaniczności. Drogie ryby, wystarczy, że wejdziecie właśnie w ten brak lęku. Zaufacie temu, co jest wokół Was. Zaufacie przede wszystkim sobie, bo to jest pokonywanie chyba własnych przekonań, własnych blokad. I jeżeli to zrobicie, to wejdziecie właśnie w taki stan porozumienia z tym, co jest wokół Was. W sobie być może taką stworzycie harmonię, taką podwójność. To jest takie miejsce w szafie, które zrobicie nie tylko na swoje rzeczy. Jeżeli czekacie na przykład na kogoś w swoim życiu, to pozostawicie mu miejsce w szufladzie, na wieszaku, żeby
to była taka przestrzeń, którą dajecie, żeby ten ktoś drugi wszedł do waszego życia. I myślę właśnie, że to jest bardzo dobry, taki namacalny przykład i sposób, że jeżeli chcecie pić z kimś razem poranną kawę, to postawcie ten drugi kubek obok swojego. To dajcie w swojej przestrzeni miejsce na tego drugiego kogoś, w swoich codziennych działaniach. Wiem, że jesteście bardzo samodzielne, ale dajcie przyzwolenie na bycie obok was drugiej energii. Zrównoważcie w sobie te wszystkie trudy, które nie pozwalają wam otworzyć się na taką możliwość, na współuczestniczenie, współdzielenie, na bycie razem. Myślę, że przed wami, drogie ryby, jest bardzo piękny czas takiego właśnie bycia razem z kimś, uczestniczenia razem z kimś w jakimś przedsięwzięciu. No tutaj też to jest karta miłości, więc myślę, że otwórzcie się na nią tak naprawdę, a przyjdzie do was to, na co czekacie. Może nie w taki sposób, jak o tym myślicie, może jakiś inny, ale los wam pokaże, wszechświat wam pokaże, że miłość jest, że ta podwójność ma sens, że to dopełnienie jest też czymś naturalnym, że pomimo, że jesteśmy kompletni, to jednak bardzo realizujemy się w tym, jak jesteśmy wespół z innymi. I tu chodzi, myślę, o kogoś konkretnego, kogoś, kto przychodzi do waszego życia dzięki temu, że przełamujecie jakiś ostatni bastion w sobie, że pokonujecie coś w sobie, że dajecie sobie spontanicznie współuczestniczyć w czymś bardzo pięknym, pełnym miłości. I tego wam życzę, drogie ryby, i do usłyszenia. Witam was, drogie barany, na czytaniu na nów w Skorpionie. Dla was tutaj wypadły dwie energie, 9 buław. Taką ognistą energię, ale takiego trwania w czymś, cierpliwego trwania. I przeciwstawna do tego energia bydwanu, który jest decyzją, szybkością, wzięciem sprawy w swoje ręce. Jak gdyby właśnie ten nów był takim przełomem pomiędzy właśnie tym, co było kiedyś takim długim i cierpliwym wyczekiwaniem na coś. Myślę, że to jest taka skumulowana już w was siła. To jest właśnie takie połączenie, nawet na tej karcie, może spójrzmy na tą kartę, połączenia Słońca z Księżycem. To jest dokładnie to, co teraz będzie w tym nowiu, koniunkcja. To jest siła Słońca, siła waszej aktywności, siła działania, i Księżyc to jest to, co nieuświadomione, to są takie ukryte w nas siły. I teraz myślę, że za pomocą tego połączenia zobaczycie takie przebudzenie się z letargu, takie połączenie tego, co jest świadome, z tym, co nieuświadomione. To jest takie wsparcie dużej mocy, tej od wewnątrz, z tym, co już skumulowałyście swoim konkretnym działaniem, z tym, co na zewnątrz. Ja myślę, że tutaj są dwie opcje, że z jednej strony żegnacie taką postawę cierpliwego, długiego wyczekiwania na coś i teraz przechwytujecie taki wiatr w żagle, taką nową energię, świeżość, zyskujecie kontrolę nad swoim życiem, możliwość właśnie odsunięcia już od siebie tej perspektywy jeszcze znowu czekania na coś, na rzecz wzięcia po prostu lejce z tego rydwanu w swoje ręce. A druga opcja, być może one działają równorzędnie ze sobą,
to właśnie zauważenie tej ogromnej mocy, którą macie w sobie. I to jest tak, jakbyście w pewnym momencie, może właśnie w czasie tego nowiu, zauważyły tą siłę, którą macie i może w jakichś obszarach życia odczuwacie lęk przed ujawnieniem tej mocy, bo myślę, że macie skumulowany w sobie taki właśnie płonący ogień, który chce się wydostać, który chce być zauważony, który chce działać. Jak gdyby dłużej nie można go powstrzymywać. Myślę, że tutaj właśnie ten nów da Wam takie samopoznanie tej mocy, tej siły, którą macie. I to rozpoznanie tego potencjału własnego wiedzie Was ku takiemu szybkiemu rozwojowi w jakimś konkretnym kierunku. Wy uświadamiając sobie, jaki macie potencjał, jakie zgromadziłyście doświadczenie, ile nauki już macie w sobie, że to wszystko już jest taka gotowość, żeby ruszyć prężnie do przodu. I może teraz spójrzmy na kartę tego rydwanu, który jest właśnie taką decyzyjnością, taką spontaniczną, ale z drugiej strony taką już przemyślaną decyzją, pójściu w konkretnym kierunku, nawet przyspieszeniu spraw, bo już wiecie, na czym Wam zależy, już wiecie, o co Wam chodzi i wiecie nawet, jak to zrobić i już Was nic nie zatrzyma, bo ta siła, ta moc jest już w Was odkryta. To jest właśnie to połączenie tego potencjału Słońca i Księżyca. I może popatrzmy tutaj na dwie karty razem, bo tak sobie myślę, że właśnie może ta przeszłość, to, co macie uwolnić z siebie, te 9 buław, to jest jakiś moment, w którym może w dzieciństwie, może kiedyś zblokowano, zablokowano Wam to spontaniczne wyrażanie tej swojej siły. Jakieś dogmaty, jakieś wzorce zachowań, jakieś konwencje, które były w otoczeniu, w rodzinie. Coś powodowało, że Wy nie mogłyście wykazać się tą swoją mocą i to jak gdyby się powtarza w Waszym życiu co jakiś czas, że Wy chcecie coś zrobić właśnie tak w zgodzie ze sobą, po swojemu, z tym ogniem, z tym Marsem, którego przecież macie i który pokazuje Wam kierunek, który konfrontuje Was często właśnie z różnymi sytuacjami i Wy wiecie, że macie moc. I myślę, że teraz to jest dobry moment, żeby zdać sobie z tego sprawę, co Was blokuje na pokazanie tej swojej mocy. Bo myślę, że to jest czas, kiedy uświadamiacie sobie jej ogrom. To połączenie tego właśnie Księżyca ze Słońcem. I to Wam daje teraz moc. Jeszcze plus to porzucenie hamulców da Wam jeszcze większe światło i ukierunkowanie na coś, co chcecie zdobyć, zrobić, w czym chcecie działać. Myślę tutaj, że dla oczywiście wielu z Was to są różne rzeczy, tak? To może być ukierunkowanie na jakiś konkretny pomysł w zdobywaniu materii, budowanie czegoś, wchodzenie w jakiś projekt z dużym zaangażowaniem, ale właśnie pokazaniem też siebie w tym wszystkim, ile jest w Was możliwości. Budowanie relacji w taki Wasz ognisty sposób, po Waszemu, pokazujecie, do czego jesteście zdolni, czego chcecie, nie hamujecie dłużej cierpliwy sposób tego, co jest Waszą potrzebą. Teraz idziecie po spełnienie. I myślę właśnie, że to jest bardzo dobry czas, ten skorpioniczny, w który weszliśmy, żeby pokazać Wam tą głębokość tych Waszych przekonań, tych Waszych potrzeb.
transformację tego ognia, który was trawi od dawna, w coś konkretnego, w jakieś konkretne działanie. Tak właśnie w zgodzie ze sobą, w zgodzie ze swoimi potrzebami. Idziecie po spełnienie. Jesteście decyzyjni, przejmujecie kontrolę nad własnym życiem. Myślę, że ogólnie to może się objawić w każdej sferze waszego życia. Przechwyćcie ten ogień i dajcie mu płonąć, dajcie rozkwitać sobie, bo to jest bardzo dobry czas dla was, drogie barany. Wszystkiego dobrego. Witajcie, drogie byki, na czytaniu na nów w Skorpionie. Tutaj wypadły dla was trzy karty. Księżniczka dysków i królowa mieczy. Jako energie takie, które współdziałają ze sobą, żeby pokazać wam, co odpuścić, czego już pozbawić się. A z drugiej strony energia dwóch buław, która mówi, na co się otworzyć. I wszystkie razem tutaj mówią, że potrzeba wam jest nie ucinania czegoś w sobie, to znaczy nie gaszenia czegoś w sobie jakąś niby bezwzględną prawdą, która nie jest wcale bezwzględna, jest waszą subiektywną jakąś, którą zbudowaliście i ona was hamuje na to, żeby być odważnym, bo tutaj otwiera się przed wami jakaś możliwość, jakiś wybór, dokonanie jakiejś decyzji, ale odważnej, odważnego wejścia w nowe rzeczy. To oczywiście może dotyczyć różnych dziedzin waszego życia. Tutaj przyszło mi do głowy otworzenie się na materię, na pracę dla niektórych z was, bo pokazała się ta księżniczka dysków. I może w ogóle zacznijmy od tych kart, które opowiadają o tym, co uwolnić z siebie, żeby mogła przyjść ta odwaga i ten nowy czas dla was. Więc co uwolnić? Uwolnić się od takiego myślenia, że coś jest niemożliwe, bo księżniczka dysków to jest właśnie takie otwarcie na odbiór jakiegoś światła, to jest jakaś odnowa, harmonia, połączenie czegoś, które daje stabilizację. To jest coś nowego w naszym życiu, co może nas zmienić, co może nam wreszcie dać bezpieczeństwo, poczucie jedności ze światem. I oczywiście to może być nowa praca, to może być nowa osoba w naszym życiu. To może być jakieś połączenie nas w różnych sytuacjach z innymi ludźmi, ze światem. Ale przychodzi taka królowa mieczy, która nam to ucina. To jest jak gdyby nasz negatywizm w spojrzeniu na coś, nasza niemożność w konstruowaniu obrazu siebie, że no, nie dostajemy czegoś, bo prawdopodobnie jesteśmy zbyt słabi albo nie zasługujemy na to, dlatego tego nie mamy. Szukamy jak gdyby winy w sobie i ucinamy tą możliwość, bo uznajemy, że to właśnie jest niemożliwe. I faktycznie wtedy tak się dzieje, że nasze myśli mają możliwość materializowania się. A wystarczy ten proces odwrócić. Skoro mamy taką moc, żeby coś dematerializować, to znaczy, żeby coś niszczyć, jeżeli o tym pomyślimy, że to jest niemożliwe, to teraz pomyślmy, że właśnie mamy szansę. I ta myśl, którą zbudujemy, pozytywna, będzie nas w tym wspierać. I myślę właśnie, że tutaj ta królowa mieczy występuje w takim negatywnym charakterze, właśnie w odcinaniu czegoś albo w oglądaniu czegoś według nas w obiektywny sposób, co w rezultacie powoduje, że on, ten sposób myślenia jest subiektywny i nam nie pozwala realizować czegoś, co uznaliśmy, że byłoby fajne dla nas, rozwijać się w jakiejś dziedzinie, rozwijać jakieś właśnie relacje, czy pójść w otwarty sposób po jakąś pracę, która wydaje nam się jest spełnieniem naszych marzeń, ale uznajemy na wstępie, że to nie dla nas, bo no, nie dostajemy jej, bo jesteśmy za mali, za krótcy na to.
I właśnie taki sposób myślenia pozostawiamy w przeszłości, uwalniamy się od tego, patrzymy w sposób obiektywny na siebie właśnie, doceniając siebie, zauważając siebie, nie tylko swoje braki, ale również swoje możliwości. I wtedy mamy szansę na rozwój. Mamy szansę, żeby ta energia księżniczki dysków była bardzo płodna, żeby była właśnie takim połączeniem równoważnym, harmonijnym nas ze wszystkim, z czym możemy się połączyć, tak? Czyli z pracą, w związkach, w relacjach, z przyjaciółmi, z realizacją różnych naszych pomysłów, w ogóle ze wszystkim, cokolwiek byśmy pomyśleli, możemy mieć takie połączenie harmonijne, jeżeli będziemy myśleć o tym w sposób pozytywny. I teraz może właśnie spójrzmy na to, co przed nami, jeżeli utniemy takie nieharmonijne myślenie, takie destruktywne. Przed nami jest odwaga, odważne działanie, wejście w nową sytuację, wybór czegoś, co będzie dla nas dobre. To jest też działanie, to jest Mars, to jest Mars w baranie, czyli to jest waleczność, to jest zdobywanie tego, co kiedyś myśleliśmy o tym, że jest nie dla nas, niemożliwe. To jest ta odwaga w myśleniu, że teraz po to sięgniemy i dostaniemy to. Właśnie teraz sprzyjają nam wszelkie energie, żeby to dostać, zwłaszcza, że kulminacją tego cyklu jest pełnia w byku, w waszym znaku. Więc jak gdyby tu będzie skumulowanie tej energii, którą teraz w coś włożycie. Myślę, że macie szansę dostać to, czego pragniecie. W jakiejkolwiek, mówię, to dziedzinie nie jest, to idźcie odważnie po spełnienie. Próbujcie odważnych marzeń. Nie wyprzedzajcie katastroficznym myśleniem albo takim niepozytywnym, że coś może mieć tylko przeszkody, coś może się nie udać. Oczywiście myślenie realne, że mogą te przeszkody się pojawić, jest pomagającym, ale realne, to znaczy takie, które pomaga nam wymyśleć konstrukcję, co wtedy, gdy pojawią się jakieś schody, jakieś właśnie te przeszkody, utrudnienia, a nie dekonstrukcja typu, że no nie poradzę sobie, bo będą przeszkody. I właśnie uwolnijcie z siebie tą odwagę, dajcie sobie iść po to, czego pragniecie. Nie dekonstruujcie sami siebie takim niepozytywnym myśleniem, ucinającym jakąś możliwość. Bądźcie realni, ale w taki pozytywny sposób. I bądźcie odważni. A myślę, że cokolwiek tutaj nie macie na myśli, czy właśnie jakąś pracę, czy jakiś projekt, czy jakieś zaistnienie w relacji, bo tutaj dwójka buław też mówi o podwójności w waszym działaniu. Czyli otwórzcie się na wszelkie możliwości, bo teraz jest właśnie możliwe spełnienie. Macie moc, macie odwagę, macie wsparcie księżyca i słońca, bo myślę, że ten skorpion pomógł wam głęboko wejrzeć w te własne moce, zauważyć je, odrzucić właśnie tą niemoc, tą dekonstrukcję i pójść dalej. Wkroczyć właśnie w taki etap odważnego stawienia czoła sprawom i realizujcie wszystko, co przyjdzie wam teraz do głowy. Wchodźcie w to z odwagą i z determinacją, że jest to możliwe. I oczywiście najważniejsze, pozytywne myślenie. Więc często patrzcie w słońce, bo ono bardzo, bardzo pomaga nam w zdobyciu tej energii, w niepopadaniu w jakąś właśnie depresyjność w myśleniu o sobie. Macie potencjał, macie możliwości, macie sprzyjanie energii, żeby zdobyć to,
co jest Wam potrzebne, o czym marzycie, czego potrzebujecie. Drogie bliźnięta, witam Was na czytaniu na nów w Skorpionie. I u Was są ewidentne przekazy w tych energiach, które trzeba zostawić, uwolnić. Jest 9 mieczy, nazwany tutaj okrucieństwem. Myślę, że głównie takim okrucieństwem wobec siebie, skierowaniem do siebie różnych niepowodzeń, być może w relacjach, bo tutaj jest karta kochanków, która mówi o partnerstwach, relacjach. Oczywiście w Waszych relacjach ze światem, czyli to mogą być wszelkie relacje. Myślę, że Wy przejmujecie dużą odpowiedzialność za jakieś niepowodzenia na siebie. I właśnie na co się otworzyć? Na miłość, na czystość tych relacji, na czystość układu, na partnerstwo, na właśnie niebranie na siebie tego całego ciężaru przeszłości, być może przeszłych niepowodzeń, tylko otworzenie się w sposób taki radosny, czerpanie z życia radości, miłości, szczęścia, wszystkiego co najlepsze. I to jest przed Wami, drogie bliźnięta. I może teraz zaczniemy od tej trudnej energii 9 mieczy. To jest to właśnie, co powinnyście zostawić, bo to jest jakaś taka tendencja okrutnego takiego deprecjonowania własnej osoby. To jest może rozpoznanie schematów, zachowania, przyczyn, od czego można się uwolnić, żeby właśnie patrzeć na siebie w pozytywny sposób, żeby nie brać na siebie tej odpowiedzialności za coś, co się nie udało wcześniej, że to nie było wynikiem Waszych nieumiejętności albo Waszej złej woli czy braku wiedzy. Doświadczamy różnych rzeczy i nie zawsze umiemy w odpowiedni sposób się zachować, nie idziemy z rytmem czegoś, kogoś, musi się nam coś nie udać i to nie jest nasza wina. Ja tutaj widzę w tej karcie właśnie dużo takiego samookaleczania się, takiego samooskarżania się, dużo takiej krwi, która mówi o tym, jak jesteście okrutni sami wobec siebie. I to jest jakiś konflikt wewnętrzny, to jest jakiś taki spór wewnętrzny i w tym sporze przegrywamy podwójnie sami ze sobą, bo nie zauważamy w tym właśnie siebie, tej miłości do siebie, tego, że jesteśmy wartościowymi, cennymi ludźmi, którym świat sprzyja, nawet takimi sytuacjami, które pokazują nam, że coś nie działa, możemy zauważyć, jak wpływa na nas taki schemat biczowania siebie, takich wyrzutów sumienia, które w zasadzie unicestwiają dalsze rozwiązania, jakieś konstruktywne rozwiązania sytuacji, które nas ciągle spotykają. Żeby wyjść czemuś naprzeciw, trzeba stanąć w takiej obiektywnej prawdzie wobec siebie. Właśnie przed chwilą robiłam czytanie dla byka, który też właśnie tak czuje, nieumiejętnie patrzy na siebie, wydaje mu się właśnie, że z taką obiektywnością, ale jest to subiektywizm takiego schematu, który powielamy cały czas w sobie, w zetknięciu z czymś, co jest obok, z kimś, kto nas krzywdzi, cały czas bierzemy to do siebie. To jest czas, żeby porzucić taką rolę ofiary, męczennika, żeby zadbać o siebie, zauważyć, jak jesteśmy niezwykłymi ludźmi, jak jesteśmy wspaniałymi istotami, które zasługują na wszystko. To jest czas budowania miłości do siebie.
trzeba się odciąć od być może ludzi, sytuacji, które nas ranią. I teraz właśnie na co się otworzyć? No, na siebie. Na siebie takich, jakimi jesteśmy naprawdę. Kochajmy siebie po prostu takimi, jakimi jesteśmy. Za wszystko, co mamy. Zaakceptujmy takich siebie. Takich czasami nieporadnych, takich nieumiejących sobie wypośrodkować w różnych sytuacjach, takich bardziej może wrażliwych. Bo czuję, że im bardziej jesteśmy wobec siebie okrutni, tacy bezduszni wobec siebie, w tej ocenie siebie, tym bardziej coś okrutnego spotyka nas z zewnątrz. Żebyśmy mogli się temu aktywnie przeciwstawić. I może teraz podsumujmy. Patrząc na te obie karty razem, myślę, że to jest czas właśnie tego nowiu. Bardzo silny, skorpioniczny czas zobaczenia w sobie tej niszczycielskiej siły, takich być może zarzutów, z jakimi spotkaliśmy się ze strony, nie wiem, rodziców, kogoś z przeszłości, jakaś powielająca się sytuacja, kiedy te właśnie zarzuty dochodzą ponownie do głosu. I to jest takie bezwzględne, to są oskarżenia, które sami sobie robimy. I sprawiamy, że cierpimy jeszcze bardziej. I to właśnie uświadomienie sobie, na czym to polega, co to jest, pozwoli nam odejść temu do przeszłości, bo będziemy wiedzieli, jak to wygląda i jak temu przeciwdziałać. Zaczniemy konstruować siebie tak niezależnie już bardziej od tego właśnie, co było, z taką większą miłością do siebie, z zauważeniem siebie, z taką czułością, którą możemy okazać sobie. I wtedy zaczniemy też być bardziej kompatybilni ze światem. Przestaniemy wszystko odbierać jako trudne, bolące, bo zaczniemy zauważać, że świat składa się nie tylko z takich trudnych spraw, że świat jest pełen dobrych rzeczy, które nam oferuje. Zaczniemy zauważać słońce, miłość, bo tu właśnie jest otworzenie się dzięki temu własnemu otwarciu wobec siebie na miłość. Otwieramy się na miłość, która przychodzi z zewnątrz. I to jest właśnie coś, co do nas przyjdzie. Drogie bliźnięta, tu jest karta kochanków, pięknego współistnienia, przyzwolenia sobie na miłość, porozumiewania się, bo karta kochanków to bliźnięta, właśnie to jest wasza karta, to jest Merkury, który kocha mówić. To jest partnerstwo polegające na rozmowie, na ujawnianiu wszystkich swoich trudnych, słabych stron, ale też zauważeniu tych mocnych. To jest taka równowaga. To jest też wybór. To jest wybór siebie, miłości do siebie. To jest wyjście z jakichś gruzów, okaleczeń. To jest poradzenie sobie z jakimiś trudnymi sprawami w relacji z innymi. No bo tutaj to partnerstwo, ci kochankowie pokazują właśnie relacje z innymi. Właśnie może z rodzicami, może z przyjaciółmi, może to jest jakaś konkretna relacja, w której jest trudność, jest cierpienie niewypowiedziane, które jest ukryte, być może jest też takie ukryte przez to, że nie dajecie sobie przyzwolenia na to, żeby coś powiedzieć głośno. A może właśnie powinno być usłyszane. Jesteście ludzcy, jesteście czujące, więc mówcie o tym, co was boli, co czujecie, co was uwiera. I myślę, że to jest właśnie sposób na to, żeby zaczęła wokół was być
harmonia, spokój, cisza, czułość, miłość, właśnie prawda, która zostanie wypowiedziana, która nie jest zarzutem, tylko jest właśnie opowiedzeniem tego, co jest w Was, dla Was ważne. I to jest przede wszystkim wyjście z roli ofiary, którą nie jesteście. Macie w sobie moc kochania, macie dużo miłości i dajcie ją przede wszystkim sobie. A potem zaczną się układać sprawy wszelkie inne pomiędzy Wami a Waszymi ukochanymi, pomiędzy Wami a światem po prostu. Myślę, że ten nów będzie trudny, że trzeba będzie przezwyciężyć siebie. Ten układ takiego brania na siebie wszystkiego, odpowiedzialności za innych. Nie bądźcie wobec siebie okrutni, bądźcie wobec siebie czuli. Zacznijcie kochać siebie naprawdę, a przyjdzie do Was prawdziwa miłość. I tutaj właśnie myślę, że to nastąpi niebawem. To jest taki moment przełomu. Moment, który poczujecie prawdopodobnie mocno, ale to jest czas, żeby zauważyć siebie, żeby pokochać siebie, żeby mogli też zauważyć Was inni i pokochać takimi, jakimi jesteście, bo zasługujecie na wszystko, co najlepsze i nie musicie tego nikomu udowadniać, nie musicie nic robić, żeby na tą miłość zasłużyć. Myślę, że idą dobre czasy, drogie bliźnięta. Wszystkiego dobrego. Witajcie, drogie raki, na czytaniu na nów w Skorpionie, który tutaj widzę u Was jest też czasem bardzo przełomowym, bo jest wyjściem z takiego ucisku, jakim jest tutaj nazwana karta 10 buław, do światła, do pójścia w swoją stronę, w stronę zauważenia siebie, swoich uczuć, emocji, spontaniczności. I myślę właśnie, że to będzie takie świadome zauważenie przyczyny niedziałania czegoś. I ja tutaj widzę w karcie 10 buław takie sytuacje, w których odcinacie się od radości życia, czegoś się obawiacie, że tutaj nie dajecie sobie prawa do kierowania się ogniem własnym, jakimiś impulsami, takimi uczuciami swoimi. Coś nie jest niemożliwe według Was. Uniemożliwiacie sami sobie wyrażanie swojej miłości, uczuć w prawdziwy sposób. Tu jest jakaś zbytnia odpowiedzialność za nieswoje rzeczy, za cały świat. Nie wiem, to jest taki ucisk, jakby dźwigacie na sobie ciężar innych. Może tak popatrzmy właśnie na tą kartę. Tutaj w tle jest 8 buław, która jest taką energią szybkości, działania, spontaniczności, porozumiewania się, rozmowy. I tutaj jak gdyby te dwie buławy, które to przyciskają na wierzchu, jest takim powstrzymaniem tego, co w Was chce się tak bardzo spontanicznie pokazać, co chce wyjść, chce być na pierwszym planie, a tutaj na pierwszym planie są symbole powstrzymania, być może panowania, kontrolowania czegoś, chęci właśnie utrzymania czegoś w ryzach, bo jeżeli to puścicie, to będzie, to stanie się coś nieoczekiwanego. Bo w ogóle tutaj to jest energia Saturna w strzelcu. Strzelec to jest pełna komunikacja, to jest taka gotowość strzelca na przygody, na poznawanie świata. Natomiast ten Saturn tutaj hamuje, jest surowy, wywołuje lęk, powstrzymuje, być może potępia, odrzuca. I myślę, że ten nów jest takim wezwaniem do zrozumienia,
Dlaczego tłumicie, kochane raki, własne impulsy życiowe? Co można zrobić, żeby zakończyć to? Żeby zrobić krok w kierunku do zauważenia siebie, swojej wielkości, siły, potencjałów, żeby się uwolnić z tych okropnych ograniczeń. I myślę, że samo uświadomienie sobie tego, co nas ogranicza, tego, co powoduje ten lęk, będzie już krokiem ku uleczeniu tego, żeby zrzucić ten ciężar z siebie, który jest nam niepotrzebny, żeby uwolnić właśnie tą spontaniczność, żeby uwolnić tę komunikację, tą chęć porozumienia ze światem, uwolnić te nasze emocje, które potrzebują zauważenia. Zauważenia przez najpierw was samych, a potem, żeby poleciała ta informacja w świat. Być może do kogoś konkretnego. Niech wszechświat usłyszy o naszych potrzebach, potrzebach serca, które są ważne, bo tutaj pokazana jest też karta sześciu buław, która jest taką chwilą chwały, zauważeniem siebie. To jest karta Jowisza w lwie. To jest właśnie osiągnięcie jakiegoś sukcesu, zauważenie tego sukcesu. Być może przez sam fakt zaakceptowania tego, co macie w sobie, tych własnych ograniczeń, powolnego wychodzenia z nich, uaktywniania tych swoich emocji, odczuć, zauważania ich na co dzień, tych własnych pragnień, niekontrolowania tego, dania sobie właśnie prawa do kierowania się tymi swoimi impulsami, tymi emocjami. To jest taki pierwszy sukces, to jest pierwszy krok do tego, żeby osiągać większe sukcesy, bo dając sobie taką możliwość kreowania, wychodzenia z tymi swoimi odczuciami, emocjami na takie szersze spektrum, to znaczy, żeby świat to zobaczył, żeby zauważył. Zaczynamy być zauważalni, drogie raki. Widzimy siebie właśnie w świetle słońca. Widzimy siebie mocnych. Zauważamy siebie w działaniu. Jesteśmy chętni do działania. Zauważamy, że to działanie może nam przynieść korzyść, spełnić to, czego pragniemy. To, czego dotąd nie ujawnialiśmy światu. Bo było głęboko schowane, bo nie dawaliśmy temu zauważenia, bo kontrolowaliśmy to za wszelką cenę. I ten brak kontroli wyzwala nas i daje nam możliwość tworzenia, układania, budowania, działania. I tu właśnie ten król, królowa, nie wiem, postać, która właśnie wjeżdża w triumfie na koniu, jest takim pokonywaniem przeszkód, odważnym, w świetle słońca, nie ukrywania niczego. To jest właśnie takie wychodzenie z tym, co mamy w środku, do tego, co jest na zewnątrz. To jest po prostu dawanie swoim emocjom ujścia, to jest kierowanie się instynktem, to jest spontaniczne działanie, które przynosi coś bardzo konkretnego. To jest zwycięstwo, triumf, przezwyciężanie siebie i wkraczanie na drogę zdobywania sukcesu. I teraz może spójrzmy na obie karty razem. Cóż da nam właśnie to, że odetniemy te obawy, porzucimy to tłumienie wszystkiego w sobie, że zaczniemy czerpać radość i przyjemność z życia. Zdobędziemy odwagę, drogie raki, do tego, żeby wyrazić swój wewnętrzny ogień, żeby się go nie wstydzić, żeby go pokazać, żeby emanować nim.
w postaci twórczości, być może kreowania czegoś wokół siebie, zmieniania świata, bo mamy bezpośredni wpływ na to, co jest wokół nas, przez to, jaki mamy do tego stosunek, jaki mamy do siebie stosunek, jak siebie traktujemy, tak też traktujemy innych. Zauważmy, że walcząc o siebie, możemy zawalczyć o lepszy świat. Będąc szczęśliwymi ludźmi, możemy bardziej rozsiewać wokół siebie radość i szczęście. I to przekłada się, właśnie to pozbycie się tych blokad, tej kontroli nad tym własnym ogniem, może przełożyć się na bardzo konkretny sukces. Sukces w jakiejś dziedzinie, nie wiem, w pracy, możemy stworzyć coś bardzo kreatywnego. Możemy w naszej relacji ze światem, w relacjach osobistych, romantycznych, też być odważnym w wypowiadaniu tego, co czujemy, co byśmy chcieli, i w namacalnym tworzeniu tego. Więc porzucając właśnie wszelkie blokady, ograniczenia, które sami najczęściej nakładamy sobie, możemy odkryć na nowo świat, możemy odkryć na nowo możliwości, które są, bo ten nów nam to pokaże. Zauważmy to i pójdźmy odważnie po to, czego pragniemy. To jest przekaz dla Was, kochane raki. Wszystkiego dobrego. Witajcie, drogie lwy, na czytaniu na nów w Skorpionie. Myślę, że jest to czas dosyć mocny i dla Was, bo tutaj dla poprzednich znaków prawie każdy ma takie mocne energie. Wy też. I u Was jest taka przewrotność, bo takie jak gdyby trudne energie są przed Wami. Ten nów otwiera Was na porzucanie jakiejś odpowiedzialności, bo jest 10 buław. Porzucanie zbyt dużych ciężarów, które dźwigacie. Jest też eremita, wyciąganie mądrości, pójście w swoją stronę. Być może samotnie, ale z takim nieobciążaniem siebie za czyjeś postanowienia, za czyjeś decyzje. A to, co macie zostawić jak gdyby za sobą, to jest karta czterech mieczy, jak gdyby poszukiwanie w sobie, to jest układanie się, taki rozejm ze sobą, to jest odnajdywanie spokoju, takie duchowe oczyszczanie, taka jasność rozumienia, takie jakieś wypośrodkowanie. W ogóle może przyjrzyjmy się tej karcie, to jest karta Jowisza w Wadze. Waga, jak wiemy, jest właśnie takim znakiem, który poszukuje, negocjuje równowagi, harmonizuje siebie ze wszystkimi, szuka tej harmonii. A tutaj ten Jowisz jak gdyby pokonuje wszystkie przeszkody na drodze do tej harmonii i łatwiej ją uzyskać. Taka to jest stabilizująca energia i pomaga takiemu rozwojowi, rozkwitowi. To jest taka w tym momencie karta takiego szczęścia i rozwoju duchowego. I ja tutaj to interpretuję w ten sposób, że macie już w tym momencie jasność rozumienia siebie i już wiecie, jak pomyślnie zrealizować swoje plany. Już wiecie, co Was ograniczało i co powoduje, że się dobrze w czymś czujecie. I myślę, że to jest czas, patrząc teraz na te dwie następne karty, na co się otworzyć, że wiecie już, na czym polega ta prawda, którą sobie uświadomiliście, i że czegoś nie naginacie już do jakiejś tam obiektywnej prawdy, która jest poza Wami, już nie próbujecie zamiatać czegoś pod dywan, już nie ma jakichś takich podświadomych konfliktów w Was, już nie ma dysonansu, bo jest harmonia i Wy zauważacie właśnie, będąc pełni takiej harmonii, to wszystko, co jest obok, i wiecie już, co nie działa, co trzeba zrzucić właśnie ze swoich pleców,
bo poprzez takie wewnętrzne skupienie i taki coś, co wiecie, co umacnia Was w tym spokoju i harmonii, wiecie, czego nie chcecie na zewnątrz siebie. Myślę, że tutaj całkowicie tacy świadomi tego, kim jesteście, czego pragniecie, idziecie w swoją stronę. Macie taką jasność rozumienia sytuacji. Wiecie, co nie działa, czego jest w Waszym życiu za dużo. I teraz to będzie właśnie w tym nowiu takie uświadomienie sobie, na co jesteście gotowi. I ja myślę, że na zrzucenie rzeczy, które Was obciążają, na zauważeniu tych obciążeń i na skupieniu się na doświadczeniach, które pomagają Wam w uzyskaniu tego, co chcecie. Pójściu w kierunku światła, bo eremita idzie właśnie w swoją stronę. Idzie w kierunku światła, którym sam jest, bo myślę, że jesteście na etapie takiego uzdrowienia wewnętrznego, że sami tym światłem emanujecie, że pomagacie w ten sposób też iść innym, że jesteście jak gdyby teraz mistrzem, nauczycielem dla innych. I być może pomagacie też innym zrzucać z siebie te obciążenia, które są takie powstrzymujące, które nie pozwalają nam się rozwijać, bo już sami wiecie, co to jest, co nam w życiu przeszkadza, żeby właśnie dbać o tą miłość własną, o ten samorozwój. I może tak podsumowując, myślę, że przed Wami jest takie rozpoznanie, co Wam przynosi rozwój i szczęście, tak? Coś, co przed chwilą jeszcze może było pozbawione nadziei, teraz już wiecie, jak to zrobić, żeby uzyskać coś, jaką drogą pójść, jaką ścieżkę wybrać, bo wiecie, jakie są Was przesłanki na to, żeby pozyskać to szczęście, żeby znaleźć jakieś pozytywne, pożyteczne rozwiązanie na coś. Już to widzicie. Widzicie za pomocą tego, co należy zrzucić, co należy jeszcze pokonać i widzicie światło w sobie. Moc, ogromną moc mądrości, która pozwala Wam iść dalej. Nie wiem, no takie trochę mistyczne to czytanie, ale myślę, że to się może odnieść na konkrety w Waszym życiu, że po jakimś czasie takiego, nie wiem, przystanku, takiego zamyślenia, takiego wglądu w siebie, jesteście w stanie przystąpić do działania, które pozwoli Wam odnaleźć ten swój kierunek, tak? Będziecie być może nauczać w tym innych, za sobą ciągnąć innych, którzy czegoś nie widzieli, ale to jest takie bardzo konstruktywne pójście naprzód, takie mądre, podejmowanie mądrych decyzji, może troszeczkę to będzie w swoim kierunku pójście, może samotne na razie, ale odkryjecie, że to jest to. To może być jakieś pójście w swoją stronę, nie wiem, w pracę, jakiś konkretny projekt, w który wchodzicie z pełną odpowiedzialnością. Może to będzie dźwiganie czegoś, ale też poczujecie być może ciężar tej odpowiedzialności, ale będziecie wiedzieć, że to jest ten kierunek, ta możliwość, to będzie bardzo rozwojowe dla Was. Jeśli chodzi o relacje, no to tutaj będzie też zauważenie siebie w relacji i właśnie pójście w swoją stronę, w stronę swojego rozwoju, nie hamowanie tego czyimś zdaniem, czyjąś opinią, która nas obciąża, bo jesteście tak skonstruowani już teraz w sobie, że wiecie, że macie słuszność, że macie rację, czujecie to od wewnątrz i idziecie za tym. I idziecie po prostu w takim odprężeniu, zaufaniu swojemu wnętrzu, coraz bardziej nabieracie pewność siebie,
pełni jesteście miłości do siebie i takiej jasności rozumienia sytuacji. Wszystkiego dobrego, drogie lwy. Witajcie, drogie panny, na czytaniu na nów w Skorpionie. I u was tutaj też, tak jak w innych znakach, widać przełomowość czasu, taką rzeczywiście dużą zmianę w sposobie myślenia, patrzenia na świat. I po stronie tego, co należy jak gdyby odpuścić, uwolnić siebie, jak gdyby dać temu odejść, jest rycerz dysków. Energia takiej dużej stabilności, takiego kumulowania materii, czegoś, na czym nam zależy w taki zdeterminowany sposób. I na tym, na co się otworzyć, to jest właśnie na uwalnianie, na zmianę, na taką zmianę w ogóle o 180 stopni, bo to jest karta wieży. Więc tutaj czytam, że rzeczywiście zmienicie sposób patrzenia z takiego trudu codziennego w zdobywaniu czegoś na otworzenie się na inne możliwości. Możliwości, które przynosi świat, bo wasza rzeczywistość może ulec całkowitemu przeobrażeniu, jeżeli dajcie sobie na to przyzwolenie, że nie metodą właśnie małych kroczków, trudu, zdobywania czegoś, tylko właśnie może przez zupełnie przestawienie sposobu myślenia na oddanie się w ręce losu, na to, co będzie, na popłynięcie z tym, co przyniesie życie, na całkowitą zmianę, bo taka właśnie do was idzie. I może teraz spójrzmy na tego rycerza dysków, który jest taką obfitością. Tutaj jest okres żniw i ten właśnie rycerz tak zbiera, tak wykonuje jakąś pracę, trud. Oczywiście ta praca przynosi efekty, bo to jest całe zaangażowanie wszystkich sił. I tu jest takie jak gdyby oddanie siebie w służbie, żeby to przyniosło jakiś efekt. Ja tutaj czuję, że to jest dochodzenie poprzez takie właśnie codzienne, trudne bytowanie, jakieś zarządzanie czymś, kontrolą nad jakimś majątkiem, kapitałem, tak? I dochodzenie do kumulowania tej materii, czy kontroli nad czymś. I myślę, że to jest czas, żeby właśnie zastanowić się, czy te obfite plony można zyskać tylko w ten sposób, że do czegoś się podchodzi w taki właśnie wasz perfekcyjny sposób, codziennością, takim mozolnym trudem, takim służebnym sposobem wobec innych. Czy nie stoisz przed zadaniami nieangażowania się w to w taki sposób, w którym zauważasz tą codzienność jako trud? Myślę, że to coś jest zbyt dużego, już bardzo obciążającego, zbyt skumulowanego na tobie. I teraz należy to odpuścić, że być może nie tylko ty, jeżeli chodzi o relacje, powinieneś skupiać się na tą codziennością, na tym, żeby gromadzić. Być może to właśnie należy sobie uświadomić. Być może to jest takie szersze spojrzenie na swoje życie, że wszystko dotąd budowałeś, kumulowałeś, że sobie wyznaczyłeś taką zasadność tego, że od ciebie to zależy, żeby było, że właśnie takimi mozolnymi krokami, taką służbą w oddaniu siebie tym zajęciom, rodzinie, nie wiem, temu celowi, trochę się w tym zatraciłaś, że ten cel kumulowania stał się
taki już ciężki, że ty już zapomniałeś nawet, co było celem nadrzędnym. Ty zapomniałaś, droga panno, że jesteś człowiekiem, który ma prawo po prostu żyć. W międzyczasie jest życie, które mija przez tą mozolność. Przestałaś odczuwać to jako radość życia. Zaczęłaś odczuwać to jako takie ograniczenie twojego ducha, twojej niezależności być może. I teraz właśnie przychodzi czas na uwolnienie tego. I tutaj może popatrzmy na kartę wieży, która dla mnie tutaj jest właśnie taką energią uwalniającą coś. Nie zawalającą, nie druzgocącą, tylko właśnie przez to, że przychodzi coś, być może właśnie takiego nieoczekiwanego, taka nieoczekiwana zmiana miejsc, nieoczekiwane zdarzenie, które może oczywiście w pierwszej chwili nas zmrozić, być powodem do trudnego przeżywania czegoś, czego nie umiemy zaakceptować. To może być zwolnienie z pracy, to może być nie wiem, jakaś choroba, to może być nagła zmiana sposobu patrzenia na świat ze względu na zmienioną sytuację. To może być coś, co w pierwszym momencie bardzo nas ogranicza, bo jest nagłe. Ale za chwilę potem doznajemy olśnienia, że to ułatwiło nam, bo to zwolnienie z pracy pozwala nam przerwać ten mozolny, codzienny trud zdobywania czegoś, a przekierowuje nas na nowe możliwości, bo nagle odkrywamy, że mamy czas na samorozwój, mamy czas na siebie, bo mamy skumulowane już jakieś środki, albo że mamy możliwość realizacji teraz własnych pasji, bo nowa praca, którą odkrywamy w zasięgu ręki, nagle daje nam nowe możliwości. To może się zadzieć w każdej dziedzinie naszego życia, ale ta mozolność, ten trud w zdobywaniu czegoś nagle zastępujemy nową możliwością, inną jakością, uwolnieniem naszych potencjałów. I właśnie o to chodzi, żebyśmy wiedząc to, że może przyjść coś do nas nieoczekiwanego, nowego, żebyśmy przyjęli to bez rozpaczy, bez gniewu na los, bo to jest dla nas coś dobrego, coś, co zmieni nam w naszym życiu nasze układy, coś, co uwolni nas od czegoś. I tak potraktujmy wieżę jako uwolnienie. Co to może być konkretnego? W każdym życiu będzie to miało inną skalę, inny wymiar, bo u jednych to będzie drobne wydarzenie, które przekieruje nasz sposób myślenia, u innych będzie to musiało być coś bardziej spektakularnego, żebyśmy to zauważyli. Ale u wszystkich panien, myślę, będzie zauważalna zmiana, która będzie bardzo dobra, która pomoże zauważyć piękno życia, która przekieruje nasz sposób działania, myślenia na właśnie zauważenie siebie, na spełnianie siebie, na możliwość bycia po prostu szczęśliwszym. I tego Wam życzę z całego serca, drogie panny. Do usłyszenia. Dajcie drogie wagi na czytaniu na nów w Skorpionie. Tutaj dla Was są bardzo ciekawe energie 10 denarów, oznaczające bogactwo, takie materialne bogactwo. I jest też cesarzowa, która jak gdyby też oznacza taką obfitość, ale również jest to karta Wenus. Tak jak gdyby tutaj los chce Wam powiedzieć, tym nowiem, że nieważna jest materia i poczucie bezpieczeństwa, ale ważna jest miłość, że ten przepływ uruchamia się poprzez zauważenie właśnie
tej innej strony życia. Nie wiem, co się wydarza właśnie u Was, że zaczynacie zmieniać sposób patrzenia na świat, że to poczucie bezpieczeństwa nie leży tylko w materii, w dobrej pracy, w zabezpieczeniu bytu, mieszkaniem wygodnym, bycia w wygodnej, nie wiem, relacji. Ale zauważacie teraz coś więcej. Zauważacie wartości, które zabezpieczają Was. Coś, co jest ważniejsze niż chleb powszedni. To jest na przykład poczucie wolności, to jest poczucie niezależności. To jest poczucie, że macie wpływ na coś, że nie jesteście niczym ograniczeni. To są różne rzeczy, które są ważniejsze niż bycie w takim codziennym poczuciu, że macie właśnie co jeść, że macie gdzie mieszkać. Potrzeba jest czegoś więcej. Może przyjrzyjmy się karcie 10 denarów pod kątem czegoś, co uwalniacie z siebie. Być może, że te 10 denarów oznaczają w Waszym życiu kumulowanie takiego bogactwa, to jest kumulowanie, manifestacja, że posiadanie czegoś stanowi właśnie cel. Myślę, że tutaj jest odchodzenie od tego schematu, żeby posiadać, żeby mieć nad czymś kontrolę, że to nie jest sedno, żeby to płynęło, żeby właśnie był przepływ, bo tutaj w cesarzowej jest przepływ energii. To skumulowane bogactwo, czegokolwiek ono dotyczy, czy właśnie materii, czy miejsca, czy pracy, czy pojmowania rzeczywistości, czy na przykład relacji, to tutaj najważniejsza jest umiejętność dzielenia się. Dzielenia się tym bogactwem wewnętrznym, dawania temu bogactwu zewnętrznego wyrazu, bo bogactwo należy przekazać dalej, jeśli chcemy, aby zachowało swoją wartość. To jest właśnie takie nietrzymanie się czegoś kurczowo, bo nieraz trzymamy się właśnie czegoś, bo wynika to z lęku przed niedostatkiem, przed brakiem tego czegoś. I myślę, że tu właśnie umiecie odpuścić coś, żeby zaczęło to płynąć do Was, że zyskujecie jakąś wyższą świadomość tej sfery życia, którą trzymałyście pod kontrolą, trzymałyście się czegoś kurczowo. To jest też moment, i teraz patrzę na tą cesarzową, zdania sobie sprawy z tego, jak jesteście bogaci w różne przymioty, w różne doświadczenia, możliwości, takie bogactwo wewnętrzne. I to jest moment, w którym jesteście gotowi się tym podzielić, bo właśnie chcecie ruszyć tą energię, chcecie, żeby ona płynęła. To jest być może pomysł na tworzenie czegoś razem, bo tutaj cesarzowo oznacza macierzyństwo. Być może chcecie tworzyć relację, w której będzie obfitość, wymiana, w której będziecie mogli dać dużo z siebie, w której będziecie mogli się rozwijać, bo tu jest duży samorozwój. To jest też takie przekierowanie uwagi na siebie, obdarzenie siebie atencją, miłością, dumy z siebie, żeby można było dawać, obdzielać kogoś, najpierw trzeba dać sobie samemu uwagę, miłość, i wtedy to możemy też dać komuś, wtedy to też przypłynie do nas. I tu właśnie jest taka energia przepływu. To jest też właśnie zauważenie czegoś takiego nienamacalnego, takiego bardziej eterycznego, takiego właśnie niezależnego od materii,
typu miłość, typu jakieś zasady, którymi chcecie się kierować, które są ważne dla Was, które właśnie Was zabezpieczają, które budują Wasze poczucie bezpieczeństwa. I myślę, że tu jest też odkrycie tego bogactwa, tego wewnętrznego bogactwa i zauważenie, ile macie w sobie potencjałów, możliwości. To jest odkrywanie siebie na nowo, odkrywanie wokół siebie też obfitości, takiego spojrzenia na świat pełnego miłości, takiego zauważenia dobrych stron życia, zauważenie radości, szczęścia. To jest bardzo dobry czas, który otwieracie tym, że odpuszczacie trzymanie czegoś się kurczowo, odpuszczacie takie pozory obfitości, pozory szczęścia, takie materialne, które nie dają Wam takiego prawdziwego szczęścia. Myślę, że to jest czas, kiedy otwieracie się po prostu na miłość, na zauważenie tej miłości obok siebie. Być może spotykacie taką osobę na swojej drodze, dzięki temu, że dostrzegacie, co jest ważne w Waszym życiu. Jeżeli dostrzeżecie, że w Waszym życiu jest ważna miłość, to ona się zmaterializuje. Jeżeli dostrzegacie, że w Waszym życiu ważne jest poczucie wolności i niezależności, to tacy będziecie. To właśnie też zamanifestuje się w jakiś sposób w Waszym życiu. Jeżeli potrzebne jest Wam poczucie bezpieczeństwa w formie jakiejś niezwykle kreatywnej pracy, to właśnie taką pracę, w której będziecie mogli się wykazać pasją, tworzeniem, kreatywnością, otrzymacie. To jest właśnie takie zauważenie, czego Wam naprawdę potrzeba, co możecie odpuścić, bo to jest już nieaktualne w Waszym życiu. I właśnie ta świadomość jest tym odkryciem i ta świadomość pomaga Wam realizować to, czego pragniecie i chcecie. Więc mam nadzieję, że w jakiś sposób ukierunkowuje to Was na ten nów, na jego przeżywanie, na odkrycia w tym nowiu. I oczywiście życzę Wam samych spełnień, dużo miłości, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.